Zapraszamy cały klub KS Bystra, łącznie z Akademią Młodego Bystrzaka, tutaj na scenę. To są najlepsi sportowcy Bystrej. Najmłodsi, troszkę starsi i najstarsi. Ja myślę, zanim oddam głos panu prezesowi Sebastianowi, poproszę pana starostę, pana wicewojewodę, pana wójta tutaj, aby podziękowali klubowi KS Bystra. Proszę państwa, wiecie dobrze, że rywalizacja sportowa niesie za sobą dużo trudów, a tu mamy przed sobą ludzi, którzy nie tak dawno zaczęli grać. Rok temu tutaj świętowaliśmy wspólnie początek, a tutaj już awans do A-klasy. Wielka sprawa. Przygotowaliśmy, myślę, brawo dla wszystkich. Jak jest dobra atmosfera, są wspaniali kibice, to ich sukces sportowy jest pewny, dlatego że zaangażowanie tych zawodników pokazuje wyraźnie, że się da po prostu. Jesteście wielcy, wspaniali. Dziękujemy wam. Na pamiątkę tego sukcesu, ten oto skromny puchar, który ma przypominać, że historycznie za niedługo macie dostać większy jeszcze puchar, czyli kolejne kroki przed wami, klub sportowy Bystra. Serdeczne gratulacje z okazji awansu do piłkarskiej klasy A oraz życzenia dalszych sukcesów sportowych podpisałem osobiście wraz z panem starostą i wójtem. Wszystkiego dobrego. Jeszcze raz gratulujemy klubowi KS Bystra, ale myślę, że nikt tak dobrze tego nie przedstawi, jak sam pan prezes Sebastian Snaczkę. Dziękuję. Bardzo dziękuję za miłe słowa, za gratulacje, za tą wspaniałą, okazałą nagrodę, która teraz w rękach naszego małego Kubusia spoczywa. Drodzy państwo, za nami faktycznie rok, kolejny rok wielkiej i fantastycznej przygody. Wielkiej i fantastycznej sportowej podróży. I muszę państwu powiedzieć, że był to rok pełen sukcesów, pełen rozwoju i nowych inicjatyw. Jednak powiem tak po prawdzie, naszym największym sukcesem jest to, że w tej naszej sportowej podróży, o której przed chwilą mówiłem, mamy coraz więcej towarzyszy. Bo towarzysz w podróży to jest coś najbardziej wartościowego i najfajniejszego. A teraz naszymi towarzyszami podróży są już nie tylko panowie z drużyny seniorskiej, już nie tylko super ambitna drużyna juniorów, ale też fantastyczne dzieciaczki z Akademii Małego Bystrzaka. Machamy. Myślę, że jest to teraz też dobra okoliczność, żeby pochwalić się w zasadzie, że towarzyszami naszej podróży zostały też wspaniałe dziewczyny ze szkół podstawowych. Ruszyła sekcja piłki ręcznej, która, co tu dużo mówić, powoduje, że na zajęciach pojawiają się tłumy dziewczynek i za rok pewnie będzie ta nasza podróż jeszcze obfitsza w członków. Natomiast chcę też państwu podziękować, bo wy wszyscy państwo jesteście towarzyszami naszej podróży. Nasza jest ta podróż i nasza jest ta przygoda, która tak nieskromnie nazywa się KS Bystra. Dziękuję bardzo. Dziękujemy jeszcze raz serdecznie. Jeszcze raz dziękujemy. Klub Sportowy Bystra i Akademia Małego Bystrzaka. Dziękujemy serdecznie.